Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Dlaczego mamy najlepszy start roku w historii giełdy? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać informacje, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, XStation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy! Dlaczego mamy najlepszy start roku w historii giełdy? Dane, które spływają do nas na początku tego roku, są niezwykle interesujące i ważne. A zaczynamy od wykresu, który pokazuje, jak taki subwskaźnik wskaźnika ISM Manufacturing dotyczących cen biznesowych, cen w biznesie, co się stało z nim, ponieważ te dane, które były opublikowane w ostatnich godzinach, sygnalizują, że mamy dobre informacje dla inflacji, ponieważ ten wskaźnik spada do poziomów najniższych od kwietnia 2020 roku, co oczywiście sprawia, że inwestorzy widzą, że presja inflacyjna zanika w skali globalnej i oczywiście będzie miało to swoje konsekwencje i będzie musiało mieć to swoje konsekwencje przy wycenie różnych klas aktywów, przede wszystkim oczywiście na rynku obligacji. Zachęcam do zapoznania się z materiałem dotyczącym moich prognoz na 2023 rok, gdzie mówiłem, że inflacja będzie głównym problemem, a raczej temat dezinflacji będzie głównym tematem, który będzie rozgrywany w 2023 roku. Zjawisko dezinflacji, które zostało także poruszone wczoraj w materiale popołudniowym, ewidentnie rozlewa się szerokim tutaj strumieniem po różnych wskaźnikach. No i oczywiście będą tego rynkowe konsekwencje. Następny raport pokazuje, jak właśnie w Stanach Zjednoczonych oczekiwany jest spadek inflacji. Oczekiwania inflacyjne także bardzo wyraźnie się wprost załamują. Dlatego też uczestnicy rynku mówią o tym, że najważniejszym słowem w ekonomii w 2023 roku będzie właśnie dezinflacja, czyli spadek inflacji do poziomów, które były obserwowane przed tym wybuchem inflacji o charakterze podażowym. No i oczywiście później będziemy się zastanawiać nad konsekwencjami tego zjawiska, czy ono będzie trwałe, czy też będzie krótkoterminowe, o czym za chwilę dojdziemy. Następny wykres pokazuje cykliczność inflacji i w tym wypadku także rynek oczekuje, że wkrótce w Stanach Zjednoczonych inflacja bardzo wyraźnie spada. Jak widzimy, wydarzenia gospodarcze w Stanach Zjednoczonych mają swoje konsekwencje w Europie, a to przesunięcie wynosi około 3 do 4 miesięcy, a zjawiska ekonomiczne dochodzą do Polski w perspektywie około 5, 6, 7 miesięcy, więc to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, będzie miało swoje konsekwencje w polskiej gospodarce mniej więcej po pół roku i warto być tego świadomym, że szczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych wypadł w czerwcu 2022 roku i oczywiście jesteśmy już w kolejnej fazie dezinflacyjnej w Stanach Zjednoczonych, a to oczywiście będzie miało swoje konsekwencje i to widzimy. Dla Europy szczególnie istotne były ceny gazu. Jak widzimy, początek tego roku przynosi konsekwentną kontynuację tendencji spadkowej, czyli procesy dezinflacyjne bardzo wyraźnego spadku inflacji będą kontynuowane, więc można oczekiwać, że zachowania trajektorii inflacji będą lepsze niż skrajnie optymistyczne prognozy. I ten wykres to jednoznacznie pokazuje, plus oczywiście powtarzam ten wykres ETF-u na cenę gazu i ropę naftową, który jeżeli złamie swoje dwuletnie wsparcie w postaci linii trendu wzrostowego, będzie jeszcze bardziej wzmacniał tezę o tym, że procesy dezinflacyjne w 2023 roku będą zachodziły szybciej niż zakładały prognozy, co oczywiście będzie się odzwierciedlało w tym, jak będą zachowywały się przede wszystkim obligacje, później oczywiście rynek akcyjny, ponieważ oczywiście zjawiska dezinflacyjne będą prowadziły rynek do tezy, że będą w 2023 roku, w końcówce tego roku, obniżki stóp procentowych, że rozpocznie się cykl obniżek stóp procentowych. Więc te zjawiska są oczywiście, będą miały swoje gigantyczne konsekwencje, dlatego warto je mieć na uwadze. I oczywiście
Zbliżamy się już do odpowiedzi na pytanie, dlaczego mamy najlepszy start roku w historii giełdy, ale zaczniemy od polskich obligacji, które wczoraj na fali tych wszystkich informacji dotyczących inflacji we Francji, inflacji w Niemczech, zaczęły dyskontować bardzo optymistyczny rozwój scenariusza i łamiemy już na samym początku tego roku średnią 200-sesyjną. Jeżeli się okaże, że ta formacja, że ta średnia krocząca jest pokonywana trwale, te sygnały zostaną przeniesione na wykres tygodniowy, to oczywiście będzie to zaproszenie do tego, żeby rozpocząć następną fazę tendencji wzrostowej, czyli hossy na polskich obligacjach. I właśnie zachowanie polskich obligacji moim zdaniem jest jednym z tych najważniejszych odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie inwestorzy dla Polski na polskich aktywach wierzą w ten scenariusz, że inflacja w Polsce utworzy swoje apogeum. Gdyby nie wierzyli w scenariusz, że inflacja utworzy swoje apogeum w Polsce, to nie kupowaliby polskich obligacji, czyli rentowność nie zaczęłaby dalej spadać. Natomiast to, że rzeczywiście spada, oznacza to, że inwestorzy własnymi miliardami, milionami euro, funtów, złotych wierzą w scenariusz dezinflacyjny w 2023 roku, obstawiają go. No i oczywiście na następnym wykresie widać to jest jeszcze lepiej. ETF na całą polską krzywą dochodowości pokazuje, że po wczorajszej sesji wychodzimy nad linię szyi półrocznej formacji podwójne dno. Formacja podwójne dno na polskim ETF-ie, na polskie obligacje, na całą krzywą dochodowości jednoznacznie sygnalizuje, że powstaje tutaj wielka techniczna zachęta nawet do tego, żeby wieścić, że 2023 rok będzie rokiem polskich obligacji. Dlaczego? Ponieważ te procesy dezinflacyjne będą musiały być uwzględniane w wycenie obligacji, a one będą kupowane, stąd też ETF rośnie, ceny polskich obligacji wyraźnie rosną i w tym wypadku te zjawiska są niezwykle korzystne. Wygląda na to, że sprawdzi się teza o tym, że 2023 rok będzie rokiem obligacji. I oczywiście konsekwencją tego, że zjawiska dotyczące dezinflacji będą powodowały nacisk na politykę monetarną do tego, żeby obniżać stopy procentowe w 2023 roku, będą się nasilały. Stąd też giełda papierów wartościowych w Polsce tak wyraźnie rośnie. I już nie należy się dziwić, że giełda papierów wartościowych przez swój indeks WIG20 wybiera tendencję wzrostową ku oporowi w okolicach 2000 punktów. W okolicach dokładnie 1960 punktów przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym i prawdopodobnie już wkrótce, może być może za parę dni, znajdziemy się w okolicach o 100 punktów wyżej na tym indeksie. Więc moim zdaniem presja, którą obserwujemy od samego początku tego roku na rynki emerging markets, jest dość dobrze odzwierciedlona zachowaniem indeksu WIG20, który ma potencjał ku temu, żeby rozpocząć następną falę wzrostową. No już teraz bezpośrednio odpowiedź na pytanie, dlaczego mamy najlepszy start roku w historii giełdy. I ten najlepszy start roku w historii giełdy odnosi się do chińskich akcji na Wall Street na indeksie Golden Dragon. I okazuje się, że ten początek roku, te dwa pierwsze dni handlowe przynoszą nam wzrost ponad 12%. Jeszcze nigdy w historii tak bardzo mocnego początku tego roku nie było. Jak widzimy, wzrosty giełdy w Chinach, w Hongkongu także mają miejsce. Mają miejsce wzrosty także na giełdzie papierów wartościowych, co moim zdaniem oznacza, że to kapitał zagraniczny, kapitał z Wall Street, szukając stopy zwrotu, przede wszystkim kieruje się teraz na rynki emerging markets. Dlatego też tak bardzo zyskują chińskie akcje, zyskują akcje innych rynków emerging markets i oczywiście polska giełda papierów wartościowych też na tym zyskuje. Stąd też mamy najlepszy start roku w historii giełdy i być może wydarzenia, które będą miały miejsce w kolejnych godzinach, w kolejnych dniach, jeszcze bardziej zwiększą tą tendencję, tą dynamikę tendencji, które teraz obserwujemy, ponieważ czekają nas kolejne ważne dane makroekonomiczne do zdyskontowania, tak w skali lokalnej, jak i w skali globalnej. Skala lokalna to oczywiście dzisiejsze dane o inflacji CPI, dane wstępne za grudzień. Poznamy je o godzinie 10, to są najważniejsze publikacje dla polskich aktywów. Jeżeli się okaże, że inflacja spada, a tutaj mediana prognoz sygnalizuje, że raczej należy oczekiwać skromnego, drobnego spadku tempa dynamiki
inflacji do poziomu 17,4%. Jeżeli oczywiście różnica między prognozą a danymi będzie duża i oczywiście im bardziej optymistyczne będą te dane makroekonomiczne o 10 o inflacji, tym większa powinna być reakcja polskich obligacji, przede wszystkim polskich obligacji. Rynek jest cały czas podzielony. Niektórzy wciąż wierzą, że inflacja będzie w Polsce rosnąć, ale jak widzimy, dane makroekonomiczne temu przeczą. Rynek jest z tego powodu podzielony. Jeżeli się okaże, że rzeczywiście zjawiska dezinflacyjne w Polsce odciskają swoje piętno w taki sposób, że ta inflacja faktycznie spada mocniej niż zakładają prognozy, to oczywiście będzie musiało być to odzwierciedlone w wycenie polskich obligacji i prawdopodobnie będziemy świadkami dalszych wzrostów tego ETF-u na całą polską krzywą dochodowości oraz dalszych spadków rentowności polskich obligacji tych 10-letnich, na które patrzymy każdego dnia. Oczywiście także polska giełda powinna na tym silnie zyskiwać, ponieważ ci wszyscy, którzy wieszczą, że w 2023 roku będziemy mieć pierwsze obniżki stóp procentowych w Polsce, zyskają bardzo poważne argumenty ku temu, żeby właśnie twierdzić, że tak się stanie. Natomiast widzimy cały czas, że rynek złotego jest stabilny, konsekwentnie bronione jest wsparcie 4,65. Nic tutaj na razie niewiele się dzieje. Podobnie zachowuje się euro-dolar, który jest głównym takim czynnikiem, który sygnalizuje siłę albo słabość krajowej waluty. Więc na chwilę obecną tutaj nie przywiązywałbym się do tego, ponieważ nawet nie zbliżyliśmy się jeszcze do poziomu 4,70. Cały czas ta dwumiesięczna konsolidacja na rynku złotego ma miejsce. Natomiast z danych makroekonomicznych o skali globalnej, o inflacji dzisiaj także będziemy mówić, czyli będzie to inflacja producencka dla całej strefy euro, także ma spaść. Te dane za listopad poznamy o godzinie 11. Poznamy także wtedy inflację konsumencką dla Włoch i także będziemy tutaj obserwować, jaka jest skala tej dezinflacji i oczywiście rynek będzie mógł zyskać następny pretekst ku temu, żeby kupować obligacje. No i teraz dlaczego zjawisko dezinflacyjne może być tylko zjawiskiem na 2023 rok. Jeżeli faktycznie teza o tym, że inflacja ma charakter podażowy, importowany i zewnętrzny jest prawdziwa i że powielą się, plus dodatkowe założenie, że powielą się schematy z lat 70., to inflacja, tak jak tutaj zgodnie z tym schematem, który widać w tle, powinna mieć kilkunastomiesięczny oddech w postaci spłycenia tendencji inflacyjnych, a później nastąpi następny atak inflacji. Jeżeli rzeczywiście tak się stanie, to być może do 2024, od 2025 będziemy mieć nawrót tendencji inflacyjnych w skali globalnej i być może ten schemat, który jest obserwowany, który jest zaznaczony na tym wykresie, który jest w tle, będzie się spełniał, będzie się powielał. To jest schemat zachowania inflacji w latach 70. z nałożoną tendencją dla inflacji w Stanach Zjednoczonych na chwilę obecną. Z danych makroekonomicznych w skali globalnej dzisiaj najważniejsze będą oczywiście odczyty danych z rynku pracy. O godzinie 14:15 będziemy mieć raport dotyczący sektora prywatnego, wskaźnik ADP. Prognoza, mediana prognoz to jest 150 tysięcy, odchylenie standardowe 37 tysięcy i będziemy obserwować oczywiście, jak faktycznie będą się, jakie będą te dane względem prognoz. Moim zdaniem interpretacja powinna być niestandardowa, czyli im dane gorsze, tym lepiej dla ryzyka, dla indeksów giełdowych, a im dane lepsze, tym gorsze dla indeksów giełdowych, dla rynku surowcowego. Ponieważ będą one sygnalizowały, że też dane, które poznamy jutro, dane całościowe z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, będą sprzyjały temu, żeby te podwyżki stóp procentowych były kontynuowane w Stanach Zjednoczonych i żeby lekko oddalić perspektywę obniżek stóp procentowych. Dlatego też te dane makroekonomiczne są takie istotne, zwłaszcza te, które poznamy jutro. Rynek amerykańskich obligacji kontynuuje spadki rentowności. Moim zdaniem jest to efekt właśnie tych danych dotyczących perspektyw i oczekiwań inflacyjnych.
a sam euro-dolar wracając na poziom 1,06 sygnalizuje ochotę na kontynuację tendencji wzrostowej. Po tych danych makroekonomicznych dopiero jutro spodziewam się większej aktywności euro-dolara, czyli dzisiaj bądźmy gotowi na małą aktywność euro-dolara na utrzymanie tych poziomów, które teraz obserwujemy. Jeżeli dolar będzie się dalej osłabiał, to tendencja wzrostowa na cenie złota powinna być kontynuowana. Jak widzimy, utrzymujemy się w kolejnych godzinach nad górnym ograniczeniem formacji klina zwyżkującego, a to takie zjawisko zachęca do tego, żeby wieścić kontynuację tendencji wzrostowej. Natomiast myślę, że dopiero jutrzejsze dane makroekonomiczne pozwolą nam wykonać następny ruch na cenie złota. Tendencje inflacyjne są tłumione oczywiście zachowaniem ropy naftowej. W tym wypadku już bezpośrednio obserwujemy oddalenie od poziomu ważnego punktu odniesienia $77. Sam wykres WTI z nałożoną ceną Brent pokazują bardzo dużą zbieżność zachowania ceny. Dlatego też oczywiście należy oczekiwać, że procesy na obligacjach będą kontynuowane w oczekiwaniu na to, że kolejne odczyty inflacyjne pokażą procesy dezinflacyjne w skali większej niż wcześniej zakładano. To oczywiście uwielbia rynek ryzyka, a przede wszystkim obligacje. Natomiast to, co martwi rynek ryzyka, to zachowanie ceny miedzi, która spada, utrzymuje się blisko ważnych wsparć w krótkim terminie, nie chce potwierdzać tendencji wzrostowej. Ja też jestem zadziwiony, że cena miedzi nie chce tutaj kontynuować i wspierać popytu na ryzyko, a ten popyt na ryzyko jest wspierany przez Bitcoina i to pomimo tego, że nie udało się wczoraj wrócić na poziom $17,000. Wczorajsze maksima są punktem odniesienia łącznie z tym psychologicznym poziomem, gdyby doszło do wyjścia nad poziom $17,000. W takiej sytuacji sygnały prowzrostowe będą jeszcze bardziej wzmocnione i zachęcały do tego, żeby indeksy giełdowe także ruszyły w górę. Wczorajsza sesja na Wall Street była na przeczekanie, ani opór, ani wsparcie nie było przebite. Natomiast jak widzimy na spółce technologicznej Apple zbliżamy się do ważnych wsparć i ta tendencja, która jest obserwowana w ostatnich latach odbijania się od średniej 200 sesyjnej na wykresie tygodniowym może być wkrótce znowu obserwowana, jako że Apple, spółki technologiczne są ściśle powiązane z zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji. Dlatego też każde wzrosty rentowności obligacji sprzyjają spadkom spółek technologicznych, a każde spadki rentowności amerykańskich obligacji sprzyjają wzrostom spółek technologicznych, więc ta korelacja powinna mieć także odzwierciedlenie w zachowaniu spółki Apple w następnych dniach, tygodniach i miesiącach. Zdecydowanie lepiej relatywnie zachowuje się giełda w Niemczech i w tym wypadku atakujemy już maksima z grudnia z dużą szansą na to, że je pokonamy, a w takiej sytuacji oczywiście otworzą się perspektywy do ataku na maksima wszechczasów i byłoby to bardzo dobre zjawisko sygnalizujące właśnie, że odpływ kapitału z Wall Street sygnalizowany przez euro-dolara, przez zachowanie amerykańskiego dolara na swoim indeksie oznacza, że kapitał z Wall Street szuka na całym świecie stopy zwrotu. W pierwszej kolejności znajduje go na rynkach emerging markets, czyli na giełdzie w Chinach, na giełdzie w Polsce, na innych rynkach emerging markets. W drugiej kolejności na giełdach papierów wartościowych w Europie Zachodniej, w tym wypadku na indeksie DAX, a dopiero na samym końcu będzie indeks Standard & Poor's i amerykańskie aktywa. I taka kolejność wydarzeń moim zdaniem w 2023 roku będzie miała miejsca, jeżeli oczywiście amerykański dolar będzie się dalej osłabiał. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Życzę dzisiaj stopy zwrotu i pięknego, miłego dnia. Pozdrawiam.